Dzień dobry. Trochę sobie powlogujemy dzisiaj, ponieważ szukaliśmy właśnie na parkingu strzeżonym tego oto pojazdu. Taram! Teraz musimy go odpalić. Mam tu kluczyk i procedurę od właściciela pojazdu, który mówi mi o tym, co trzeba zrobić po kolei w tym aucie. Maska otwarta. Teraz tylko minusowa klema od akumulatora. I jest przygotowany nawet kluczyk. Ale się cieszę. Teraz jeszcze raz. Trzeba rozłączyć alarm. Czyli zamknąć i otworzyć i możemy dziada palić. Ok, zamknięty. Nawet diodka tu mruga. Zajebiście. Jak widać, zbyt cudownie z zewnątrz nie wyglądał. Ale ekstra! Dobra, pierwszy dzień wiosny, a para z ust leci. Cyk! Pierdziele! Witaj, przygoda! Wyjeżdżam! Czuję się, jakbym jechał jakąś 911 albo coś. Marian, willkommen in meinem Kanale! Und heute ist es mit mir Volkswagen das Auto Corrado. Jedziemy z tematem. Auto, które powstało w 1988 roku, planowo jako następca Volkswagena Scirocco. Scirocco, które miało dwie generacje, produkowane od 1974 roku w sumie do 1992. A dlaczego do 1992? Ano dlatego, że Volkswagen tak przekombinował w tym pojeździe, że wyszedł im nieco za drogi, za duży i za ciężki. Dlatego Scirocco pozostało w sprzedaży, a ten model otrzymał nową nazwę Corrado, od hiszpańskiego słowa corre, czyli biegacz, bo był taki rozbiegany. Jest to przedstawiciel segmentu, który już w zasadzie nie istnieje, bo to jest takie małe coupé budowane na bazie aut kompaktowych. Skończył się on wraz z zaprzestaniem produkcji ostatniego modelu Toyoty Celiki, a właśnie Celica między innymi była jego konkurentem. Konkurentem był też Opel Calibra, Ford Probe czy Honda Prelude. No dzisiaj już takich aut niestety nikt nie robi. Volkswagen wskrzesił Scirocco w 2008 roku, natomiast już w tej chwili również nie jest produkowany. Skończyli jego produkcję 3 lata temu, czyli w roku 2017. Ciekawostką może być również fakt, że Volkswagen planował wprowadzenie również wersji kombi tego modelu i miało się to nazywać Magnum. Powstały dwa prototypy i właściwie wyglądało tak jak, trochę jak połączenie Corrado z tyłem od Audi B4 Avant. Samochód ten powstał na płycie podłogowej innych aut, które wówczas Volkswagen miał w produkcji. Mianowicie tył pochodzi z Passata B3,
a przód z Golfa dwójki i Jetty, chociaż rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia przedniego są zbliżone bardziej do Golfa trzeciej generacji. Produkowany do roku 95, w tym przeszedł lift na przełomie 91 i 92 roku. Oczywiście jak to w faceliftingach niewiele się zmieniło, tutaj się zmienił głównie przód samochodu, przednie błotniki oraz maska, a także ciekawostka, został powiększony zbiornik paliwa kosztem pojemności bagażnika. W sumie zabieg dosyć słuszny, jeśli bierzemy pod uwagę auto, które potrafi sporo paliwa spalić. Moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych, z najbardziej fajowskich Volkswagenów, jakie powstały w ogóle w historii tej marki. Nie dość, że ta linia jest taka zgrabna, zwarta, to jeszcze można powiedzieć, że jest całkiem ładna. Czego nie można powiedzieć o wielu produktach Volkswagena. O, sami spójrzcie, jak on kozacko po prostu wygląda. Produkcji było oferowane z dwoma jednostkami napędowymi. Była to jednostka 1.8-16V pochodząca z Golfa GT i o mocy 139 koni oraz jednostka 1.8 G60. Znana jest może fanom Volkswagena, jest to silnik 1.8 wyposażony w doładowanie mechaniczne. G, ponieważ sprężarka miała kształt litery G i nie była napędzana gazami wylotowymi z kolektora wydechowego, tylko osobnym paskiem, który rozkręcał tą sprężarkę. Generował on moc 160 koni mechanicznych. Na owe czasy było to całkiem żwawe auto, przyspieszało w około 8 sekund do setki. Silnik jest dzisiaj rzadko spotykane, a także dosyć problematyczne, jeśli chodzi o naprawę, właśnie ze względu na to doładowanie mechaniczne. Później w ofercie pojawiły się jeszcze inne jednostki napędowe, takie na przykład jak słynny silnik Power 6, oferowany w dwóch wariantach pojemności, 2.9 na Europę, moc 190 koni, oraz 2.8 na Stany Zjednoczone, gdzie miał oznaczenie jako SLC, czyli Sport Luxury Coupé. Na początku lat 90. jednostka 1.8 zmieniła się na 2.0 16V, jeszcze pod koniec produkcji dołożono jednostkę 2.0 8-zaworową. Niektórzy się śmieją, że to jest 2.0 V8. Otóż miała ona aż 115 koni i setkę robiła w 10,5 sekundy. W taką też jednostkę był wyposażony ten egzemplarz, no ale 10,5 sekundy do sety to trochę lipa. Dlatego pod maską wyglądał właśnie wspomniany wcześniej silnik VR6. Twórcą tego auta był Hubert Schuster i nazywał go Volks Porsche, ponieważ miał on straszyć właścicieli ówcześnie oferowanych na rynku Porsche 944 i był w stanie to robić. Za mechanikę tego samochodu odpowiadał Volkswagen, natomiast było produkowane w zakładach Karmana w Osnabrück. Jeśli nie jest wam szerzej znany Karman, no to przedstawię wam pokrótce, czym się ta firma zajmuje. Otóż już od początku XX wieku była to firma, która budowała nadwozia do różnych samochodów, a także zajmowała się produkcją dachów do kabrioletów. I tak z tej fabryki w Osnabrück wyjeżdżały m.in. takie pojazdy jak Audi 80 Cabrio, Porsche 914, Porsche 928 GTS czy BMW 635 CSI, Cosworth RS, a nawet oczywiście, bądź może nie oczywiście, ale znany wszystkim szeroko albo i mniej, albo i wąsko, Volkswagen Karmann Ghia. Wyprodukowano go zaledwie w ilości niecałych 100 000 egzemplarzy. Zaledwie, no bo na przykład
pierwszej generacji Scirocco wyprodukowali 500 000, a drugiej generacji ponad 300 tysięcy. Kalibra na przykład powstała w wolumenie dwukrotnie większym, więc te 100 tysięcy to jest naprawdę mało i dlatego może Corrado dzisiaj nie jest ani szeroko znanym samochodem, ani też często spotykanym na ulicach i ciężko znaleźć w ogóle egzemplarz w oryginalnym stanie, w takim stopniu zachowania na przykład jak ten. Chociaż ten, jak wspomniałem, nie jest egzemplarzem w 100% oryginalnym, ponieważ ma swapowany silnik z 2-litrówki na 2.9. Do tego, żeby było ciekawiej, to pierwotnie ta 2.9 miała automat. Założył mu manuala, ale manual uległ awarii, a z uwagi na problem z dostępnością części do tego modelu znalazł inną skrzynię od Volkswagena z silnikiem VR5 5-cylindrowym. Skrzynia jest nieco krótsza od tej z VR6, dlatego auto jest dużo szybsze. Do tego zewnętrznie dostał tak zwany German style, czyli szeroko i nisko. A nisko równa się gwintowane zawieszenie, które jest jak dla mnie zmorą na tego typu drogach. Jestem strasznie już wytrzepany po chwili jazdy tym samochodem. Nie ma też oryginalnych lamp z tyłu, tylko ma zmienione na takie nowocześniejsze. Poza tym troszkę inne te chromowane obwódki zegarów, reszta zasadniczo, łącznie z wnętrzem, pozostała w oryginale. Wielkie, szerokie felgi z mocno naciągniętym papciem. German style, nisko i szeroko. Wygląda całkiem smakowicie. Ponieważ auto jest rzadko spotykane, zaskoczyło mnie to, jaki on jest tak naprawdę malutki i zgrabniutki. 4 metry długości i zaledwie 1,30 m wzrostu. Jest to auto, które jest bardzo niskie, co sprawia, że wygląda naprawdę jak takie rasowe, sportowe coupé. Dobra, o wyglądzie z grubsza było. Trzeba zajrzeć zatem pod machę tego samochodu i opowiedzieć nieco o jednostce, która siedzi tutaj pod tą poliftową przednią klapą. Badylek. I tu twoim oczom, drogi widzu, ukazuje się 6-cylindrowa jednostka napędowa VR6, czyli Verkürzungsreihenmotor. Verkürzungsreihenmotor oznacza tylko tyle, że to jest skrócony, rzędowo widlasty silnik. Cylindry umieszczone pod kątem 15 stopni, jedną głowicę, a cylindry umieszczone są mniej więcej w ten sposób, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Właściwie bliżej mu do rzędówki niż do silnika widlastego. Konstrukcja wynikała z tego, że Volkswagen chciał opakować pod maską właśnie od przednio napędowych jednostkę o dużej pojemności, nieco bardziej kompaktową niż silniki widlaste. Silnik, jak wiecie już z filmu o Maksimie, został uznany za jeden z najlepszych silników świata. Generuje moc 190 koni. ...240 Nm momentu obrotowego, z tym, że 80% tego momentu obrotowego jest dostępny już przy 1200 obrotach na minutę i jest to 190 Nm, co sprawia, że silnik jest bardzo elastyczny. Możemy spokojnie jechać tym autem na piątym biegu z prędkością 60 km/h i nie ma jakiegoś szarpania, tudzież niedostatku mocy. Auto z tą jednostką przyspiesza do setki w 6,9 sekundy, czyli mogłoby się pościgać właściwie nawet z Porsche 944S, które miało 2,5 litra i 190 koni mocy. Kalibra, żeby móc się z nim pościgać, musiała mieć pod machą 2.0 turbo, V6 były dużo wolniejsze, tak samo Celica czy Prelude przy silnikach o podobnej mocy też bardziej zamolały i mogły wąchać spaliny w Corrado. Nowożytne Scirocco z silnikiem 2.0 TSI o mocy 210 koni ma identyczne osiągi z Corrado VR6. Dobra, zamykamy to, pójdziemy teraz zobaczyć troszeczkę Corrado w środku. Tradycyjnie, drogi widzu, zaproszę Cię na fotel pasażera, a ja sobie usiądę za kółkiem tego pojazdu. Proszę! W środku, moi drodzy, jest bardzo przyjemnie w tym samochodzie. Siedzi się bardzo nisko i wygodnie. Fotele mają
doskonałe wyprofilowanie, są to takie sport zice, czyli kubełki. Trzymanie na boki jest tak mocne, że jakby jakiś zapaśnik ścisnął mnie mocno. W uścisku wychylenie się na zakręcie o milimetr jest prawie niemożliwe. Auto nie tylko ma wspólną płytę podłogową w tylnej części z Passatem B3, ale także odziedziczyło po nim deskę rozdzielczą, także jest ona typowo volkswagenowska. Ergonomia doskonała, duże, bardzo czytelne przyciski, intuicyjne i rozmieszczone. Jeśli ktoś jeździł kiedykolwiek jakimś Volkswagenem z tamtej epoki, to na pewno bez problemu się tutaj odnajdzie. Corrado było drogie. W 1993 roku, co sprawdziłem, kosztował na polskim rynku 800 milionów złotych, czyli jakieś 80 tysięcy. I był droższy o prawie 50 milionów od najdroższego Volkswagena Passata. Wersja podstawowa, czyli 2.0 16V, kosztowała jakieś 630 milionów złotych. Ponieważ było też seryjnie dobrze całkiem wyposażone jak na produkty Volkswagena. Mieliśmy na pokładzie standardowo centralny zamek, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach. Był również komputer pokładowy, który miał aż podobno 18 funkcji różnych. Wskaźniki bardzo czytelne, typowo volkswagenowskie. Są też typowo volkswagenowskie dla aut z tamtego czasu produkcji te małe diodki, które zastępują nam kontrolki instrumentów pokładowych. Jest radio Volkswagen Gamma, całkiem wysokiej klasy odbiornik. Ten samochód nie jest wyposażony w skórzaną tapicerkę, nie jest ona rzadkością w Corrado, natomiast ten ma materiałową, ale za to ma podgrzewane fotele. Nie ma niestety tej fajnej kierownicy, która występowała w Corrado, była to taka nieco zmieniona kierownica z Passata, cztero- albo trójramienna. Auto pochodzi z 1994 roku, czyli z końcówki produkcji modelu, dlatego jest wyposażone w dwie poduszki powietrzne i stąd ta brzydka kierownica z poduchą powietrzną, a także minus duży, nie ma żadnego schowka, bo tu mamy airbag dla pasażera, mamy tylko tutaj jeden taki duży schowek i kieszenie boczne drzwi. Poza tym na tunelu środkowym nie ma nic, nie ma cup holderów, nie ma tego typu rzeczy. Bardzo praktyczne również, bo w tamtych czasach często płaciło się gotówką, to są również uchwyty na monety, jakby ktoś tam na autostradzie chciał zapłacić, czy gdziekolwiek za parking, to może sobie tu poumieszczać wtedy jeszcze niemieckie marki, dziś już euro, żeby nie latały po samochodzie. Przełączniki też duże, bardzo czytelne, typowe dla VW. Auto ma też elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka. Szyberdach, moi drodzy, był standardem w Corrado. Za brak szyberdachu, co ciekawe, było trzeba dopłacić. Dlatego wersje właśnie bez szybra są dzisiaj bardzo rzadkie. Miejsca tutaj nie ma specjalnie dużo. Jak wiecie, ja nie należę do wysokich osób, więc mieszczę się bez problemu. Pomimo tego, że siedzi się nisko, to jednak osoby o wzroście ponad 1,80 m mogą mieć problemy, żeby się tutaj zmieścić. Nie mówię już o dwumetrowcach. Ciekawą rzeczą jest również to, że nie można jednocześnie otwierać dwóch szyb. To znaczy, jak wciśniecie przyciski do otwierania szyb naraz, to nie otwierają się dwie szyby. O, ta jedzie, ta na przykład stoi, ale samochód jakby pamięta, że uruchomiliśmy obydwie szyby, więc jak ta się już opuści, tamta też zaczyna zjeżdżać. Ciekawe dosyć rozwiązanie, nie można też ich jednocześnie podnosić. Z wyposażenia właściwie wszystko działa, oprócz szyberdachu, po tylu latach już się po prostu nie otwiera ani nie uchyla, nie będę próbował, nie chcę tego do końca uszkodzić. No i właściwie tyle, co miałem do powiedzenia, jeśli chodzi o przód tego samochodu. Spróbujemy wcisnąć się do tyłu. Idziemy. I uwaga, jak przystało na kupę, system otwierania fotela jest całkiem sprytny i działa całkiem nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o fotel kierowcy. Miałem kiedyś VW-a, to wiem, że po prostu linki tutaj od zaczepów potrafią się wyhaczyć lub poluzować i wtedy nie można otworzyć jednego z dwóch zaczepów, które blokuje nam otwieranie się fotela. Tu kierowcy działa, pasażera nie, ale to nie, nic nie szkodzi. Pakuje się zatem do tyłu. O! Mało przestrzeni na stopy mamy, ale w sumie poza tym, że przestrzeni nad głową jest tragicznie mało, nawet dla osoby o niskim wzroście, to poza tym jest całkiem wygodnie. Mamy tutaj po naszej lewej ręce podłokietnik. Niestety nie można się wygodnie oprzeć i wyprostować na fotelu pasażera z tyłu, ponieważ no, głowa się nie mieści.
jak zamkniemy fotel, to przestrzeni nie ma tak tragicznie mało. Siedząc za sobą, byłbym w stanie tym autem podróżować. Wyprofilowanie foteli nie jest już takie fajne jak z przodu. To siedzisko jest dziwaczne, no ale czego wymagać, to nie jest auto, którym należy jeździć z tyłu, tylko raczej z przodu i deptać mocno gaz. Jeszcze zostaje nam tylko jedna rzecz, jeśli chodzi o wnętrze, czyli zajrzenie do bagażnika z tyłu. Także idziemy od razu tam popatrzeć, czy przestrzeń ładunkowa pomniejszona z powodu powiększonego zbiornika paliwa wystarczy, żeby coś tam z tyłu wrzucić. Idziemy. Zanim jednak zajrzymy do bagażnika, ktoś mógłby spytać: Aba Mariano, was ist das? A, das ist ein Heckspoiler. Ja, Heckspoiler, moi drodzy. Spoiler, który automatycznie wysuwa się przy prędkości powyżej 120 na godzinę. W Europie, a w Stanach i w Szwajcarii powyżej 80 na godzinę. O! Heckspoiler! Też można sterować ze środka. Jest tutaj taki przycisk i on się po prostu z tyłu wysuwa, jeśli chcemy zaszpanować gdzieś na parkingu. I chowa też. I to nie jest jakaś tam lipa wcale, tylko ten spoiler naprawdę działa. Przy prędkości ponad 160 na godzinę inżynierowie obliczyli, że generuje on docisk tylnej osi na poziomie 60 kg. I wielu użytkowników Corrado mówi, że naprawdę pomaga to, jeśli chodzi o zachowanie stabilności jazdy przy wysokich prędkościach. Dobra, otworzymy teraz klapę. Tu mamy typowo volkswagenowski również guziczek i w ten sposób dostajemy się tam do środka i bałagan. Bałagan wynika z tego, że oczywiście musiałem tu wpakować mój sprzęt, a także tu są jakieś takie różne pierdoły, typu tam no, zmieniarka i jakiś potężny wzmacniacz. Nie ma niestety osłony bagażnika, która gdzieś powiedzmy na przestrzeni 26 lat była gdzieś zaginęła. Przestrzeń nie ma jakichś tragicznych wymiarów. Naprawdę można by tutaj sporo zmieścić w tym bagażniku, co ułatwia transport wszelkich ciekawych rzeczy. Jest to, że fotele są, w sensie kanapa jest składana, dzielona w proporcji 70:30, więc możemy też, jak przystało na auto powiedzmy kompaktowe, coś tam nawet przewieźć sobie w środku. No dobrze, no widzieliście już wszystko, zatem można pozamykać go i odpalić maszynę i zobaczyć, jak VR6 jeździ. Nie wiem, czy macie taką świadomość, moi drodzy, ale auto znalazło się na liście brytyjskiego czasopisma Car wśród 25 aut, którymi należy się przejechać przed śmiercią. Także zostały mi już tylko 24 samochody i mogę się zwijać. Ciężko będzie o Ferrari F40 czy Mercedesa 300 SL, ale wolno sące Porsche jeszcze może mi się przytrafić. Corrado według niektórych nie powinno znaleźć się na tej liście, ale kolejną rzeczą, o której możecie nie wiedzieć, to to, że samochód był uznany za jedną z najlepiej prowadzących się przednionapędówek, które powstały w ogóle w historii motoryzacji. Powiem wam szczerze, że to naprawdę jest odczuwalne. Precyzja układu kierowniczego jest rewelacyjna. Samochód reaguje natychmiastowo na ruch kierowniczy. Mamy doskonałe czucie drogi. Nie jest zbyt mocno wspomagany jak w dzisiejszych pojazdach. A przyczepność tego samochodu jest rewelacyjna. A mamy tutaj do czynienia z małym samochodem z dość ciężkim silnikiem z przodu i przednim napędem. I to jest właśnie jedna z pierwszych rzeczy, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, kiedy po raz pierwszy wsiadłem za kółko tego auta.
jedna bardzo fajna rzecz to praca lewarka skrzyni biegów. Jest on króciutki, skok też jest bardzo krótki, biegi wchodzą pewnie, jak przystało na produkty Waga właśnie. Co do pracy zawieszenia nie mogę się za bardzo wypowiadać, ponieważ pojazd jest wyposażony w tak zwany gwint. Z racji German style jest nisko i bardzo sztywno, natomiast samo wyważenie samochodu, jak na przednią napędówkę, jest też całkiem niezłe. Wybrałem trochę bardziej kredną ścieżkę, żeby sprawdzić, czy Corrado naprawdę jest tak dobrym samochodem, jak o nim mówili dziennikarze motoryzacyjni. I muszę wam przyznać, że jest. Na szczęście nie mamy tutaj żadnych systemów wspomagających, tudzież wyręczających kierowcę, jak przystało na konstrukcję z końca lat 80. Mamy tylko ABS, poza tym w jeździe nic nam nie przeszkadza, możemy się wczuć w ten samochód, a doskonale zachowuje się on na drodze i wyczucie jego naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Bardzo łatwo się tutaj odnaleźć. Także pozycja za kierownicą, pomimo tego braku możliwości regulacji kierownicy, jest bardzo dobra. W aucie czuję się naprawdę jak w jakimś mini Porsche albo innym tego typu sportowym samochodzie. Siedzę nisko, kierownicę mam dosyć blisko, drążek zmiany dźwigni, zmiany biegów jest tam, gdzie powinien być. I do tego brzmi jak należy. Też ma hex spoila. Świetnie to wygląda we wstecznym lusterku. Jaram się jak dzieciak. Dobra, teraz coś mniej przyjemnego, czyli spalanie. No wiadomo, ta jednostka ma prawie 3 litry pojemności i dużo mocy, a auto kusi do tego, żeby z tej mocy korzystać. Także nie dziwi mnie spalanie na poziomie 13 litrów na 100 km. Chociaż nieco mi spada już w tej chwili, komputer pokazuje 12,9 litra na 100. Być może jeszcze po chwili tego testu zejdę jeszcze niżej. Producent utrzymuje, że on średnio powinien palić około dychy. No może to jest osiągalne, kiedy jeździ się tym autem zupełnie spokojnie. Po co jeździć nim spokojnie? We wstecznym lusterku Golf GTI 5 generacji 2.0 TSI. Uwaga, osiągi mniej więcej na poziomie Corrado z 1994 roku. Przy wyższej prędkości również czuję, że ten hex spoila to nie jest pic na wodę. Auto zachowuje się dosyć stabilnie, nawet w jeździe z większą prędkością, co też jest mega plusem tego samochodu. Reaguje jak należy. Międzygazy wchodzą jak masło. Pokonywanie zakrętów tym samochodem pomimo przedniego napędu. Mega super sprawa. Jedno z najfajniejszych aut
jakimi jeździłem do tej pory w życiu. Naprawdę jedno z najpiękniejszych. Pomimo tego, że to jest VW. Co mogę powiedzieć? Sehr gut Auto! Und sehr schnell! Naprawdę bardzo fajny wozik. Podoba mi się mega. Zresztą trudno, żeby się takie coś nie podobało. Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, którą musimy ogarnąć, że tak powiem, to ceny tych samochodów. No, w tej chwili, jak mówiłem wcześniej, podaż aut jest bardzo mała, dlatego ceny mniej więcej za zadbane i w miarę zachowane w oryginalnym stanie Corrado wahają się mniej więcej od 25 do 30 tysięcy złotych, jeśli mówimy o wersji Power 6. G60 i tam 1.8 i inne dwulitrówki są nieco tańsze, ale parę lat temu te samochody były dużo tańsze, więc potencjał, jeśli chodzi o Youngtimera, w tym wypadku jest ogromny. I myślę, że to nie jest jeszcze koniec wzrostu cen, jeśli chodzi o Corrado. Jeśli mówimy o jakichś problemach, powiedzmy, no to pamiętajmy, że to jest 30-letnie auto. Możemy się spodziewać korozji, chociaż były całkiem nieźle zabezpieczone. No to jednak po tych latach może coś takiego wystąpić. Tyle z tej strony na dzisiaj. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków, a także do zwiedzania mojego kanału w poszukiwaniu innych aut z lat 90., a także Modern Air, gdzie prezentuję też inne auta. Nie wyczerpałem jeszcze moich zdolności lingwistycznych, jeśli chodzi o niemiecki. Zatem kończąc ten odcinek, powiem Ci tylko bis dann, tschüss! Au, gwint, gwint, gwint!